Wir wollen zu Anfang etwas aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Chcemy na samym początku przeczytać z drugiego listu do Koryntian. Kapitel 4. Czwarty rozdział. Vers 16 bis 18. Od 16 do 18 wiersza. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, od 16 do 18 wiersza. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wir haben in dem Lied gesungen, myśmy śpiewali w pieśni, gib uns Kraft zum Handeln. Panie, daj nam siły do działania. Wie dein Wort uns weist. Tak, jak nam wskazuje Twoje Słowo. Und wir möchten uns beschäftigen mit dem Wort Tag für Tag. Obyśmy chcieli też zajmować się Słowem Bożym dzień po dniu. Wenn ich euch frage, wie alt ihr seid, gdybym was zapytał, ile macie lat, ich denke, die wenigsten von uns wissen, wie viele Tage alt sie sind. Myślę, że niewielu z nas mogłoby powiedzieć, ile dni życia ma za sobą. Die meisten würden sagen, ich bin so und so viele Jahre alt. Większość z nas by mogła tylko powiedzieć, że mam tyle i tyle lat życia. Aber ein Jahr, das wissen wir, besteht aus 365 Tagen. Ale tak jak wiemy, jeden rok składa się z 365 dni. Und wenn ich erst im November anfange in diesem Jahr zu arbeiten, i jeżeli bym w tym roku rozpoczął pracę dopiero od listopada, dann wird es kein gutes Jahr werden. To nie byłby to dobry rok w całości. Wenn ich in einer Ausbildung bin, a gdy ja uczę się zawodu, und ich fange erst im letzten Ausbildungsjahr an, für die Prüfung zu lernen. I zacząłbym się uczyć na końcowy dyplomowy egzamin dopiero w ostatnim roku mojej nauki. Dann kann es vielleicht manchmal klappen. To czasami może by się to udało, żeby zdać ten egzamin. Aber besser ist es Tag für Tag. Ale lepiej będzie na pewno, jeżeli będziemy się uczyli dzień po dniu. Wir wollen drei Richtungen uns anschauen. I chcielibyśmy teraz zobaczyć trzy kierunki. Hier in der ersten Stelle finden wir, was grundsätzlich wahr ist für jeden Gläubigen. Tu w tym pierwszym przeczytanym miejscu znajdujemy prawdy, które obowiązują dla każdego prawdziwego wierzącego. Dann wollen wir uns zweitens einige Stellen anschauen von dem, was wir tun sollen, Tag für Tag. A po drugie, chcielibyśmy też i spojrzeć na takie miejsca, które wskazują nam, co my mamy czynić dzień po dniu. Und dann wollen wir zum Schluss sehen, was der Herr Jesus für uns Tag für Tag tut. A na koniec chcielibyśmy przyjrzeć się temu, co Pan Jezus dla nas dzień po dniu czyni. Hier dieser Vers beginnt mit dem Wort, deshalb ermatten wir nicht. Te przeczytane słowa rozpoczynają się od słów, dlatego nie upadamy na duchu. Und wenn ich euch frage, ob das wirklich stimmt in unserem Leben, i gdybym was zapytał, czy to w rzeczywistości jest prawdą również i w naszym życiu, seid ihr niemals matt? Czy nigdy żeście nie byli przygnębieni? Dann ist es wichtig, dass wir hier sehen, es ist nicht unsere Praxis, sondern ein Grundsatz. Jest to rzeczą ważną, abyśmy to zauważyli, że w tym miejscu nie jest mowa o naszym praktycznym życiu, tylko tu jest przedstawiona pewna zasada. Wenn Paulus von wir spricht, jeżeli Paweł mówi tutaj w sposób my, dann spricht er
von dem, was grundsätzlich wahr ist für alle Gläubigen. To on zasadniczo mówi o tym, co jest obowiązujące i prawdą dla wszystkich wierzących. Wenn er sagt ich und von sich selbst spricht, ja, jeżeli on mówi ja i zaczyna mówić o samym sobie, dann meint er es für sich persönlich und wünscht es auch für andere. To ma na myśli najpierw siebie samego, ale również też i życzy tego samego wszystkim innym wierzącym. Ich nehme ein Beispiel aus Römer 8, um das zu erläutern. Ja chciałbym wykorzystać jeden przykład z listu do Rzymian z 8 rozdziału, aby to zobrazować. Vers 28 sagt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. W wierszu 28 czytamy: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Hier sind unter den, die Gott lieben, alle Gläubige gemeint. Tutaj pod tym określeniem ci, którzy Boga miłują, to ma na myśli wszystkich wierzących. Und wir sehen das daraus, dass er sagt, wir wissen aber. I wiemy też, czy widzimy to z tego, że mówiąc, że wiemy o tym. Er spricht wieder von allen Gläubigen. To mówi znowu rzeczy dotyczące wszystkich wierzących. Und am Ende des Verses steht auch, die nach Vorsatz berufen sind, alle Gläubigen. I pod koniec tego wiersza też czytamy, którzy według postanowienia Jego są powołani, czyli tu mowa jest o wszystkich wierzących. In Vers 18 im gleichen Kapitel, w wierszu 18 w tym samym rozdziale, spricht er nicht von wir, nie mówi tutaj my, sondern er spricht von sich, ale mówi o samym sobie. Ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit. Albowiem ja sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu i tak dalej. Da sehen wir, er spricht von der Praxis. I tu widzimy, że teraz on mówi o rzeczy praktycznej dotyczącej naszego życia. Also das, was wir jetzt in 2. Korinther 4 vor uns haben, ist ein Grundsatz. A więc te wiersze, które przeczytaliśmy z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału, to są wiersze, które przedstawiają pewną zasadę. Jeder Gläubige hat das neue Leben. Każdy wierzący człowiek ma nowe życie. Und wenn auch alles, was äußerlich ist, schwach wird, a nawet jeżeli wszystkie te rzeczy zewnętrzne wydają się słabymi, Krankheit, na przykład są choroby, älter werden, również i starzenie się, so wird doch unser innerer Mensch, to jednak nasz wewnętrzny człowiek, das neue Leben in uns, czyli to nowe życie w nas, Tag für Tag erneuert. On dzień po dniu się odnawia. Das ist eben grundsätzlich wahr von jedem Gläubigen. I to jest zasadniczo prawdą o każdym wierzącym. Aber diese Erneuerung hat einen Bezug zu unserer Praxis. Ale te odnowienie również też i wiąże się z naszym praktycznym chodzeniem. Die Erneuerung kann nur so stattfinden, wie ich auch in Gemeinschaft mit Gott lebe. Gdyż to odnowienie może na tyle się urzeczywistnić, na ile ja żyję w społeczności z Panem. Bevor wir zu diesen Stellen dann kommen, was unsere Praxis angeht, zanim dojdziemy do tych miejsc, które dotyczą naszego praktycznego życia, wollen wir uns hier noch in diesen zwei Versen wunderbare Gegensätze anschauen. Chcemy jeszcze w tych wierszach zobaczyć cudowne przeciwstawieństwa. Der erste Gegensatz, den haben wir schon gesehen, äußerer Mensch, innerer Mensch. Pierwsze przeciwstawieństwo już żeśmy omówili, mówiąc o tym zewnętrznym człowieku i wewnętrznym człowieku. Und wir wollen noch einmal für, besonders auch für die Kinder sagen, es ist absolut das Wichtigste im Leben, sich zu bekehren. I chcielibyśmy to jeszcze raz podkreślić, a szczególnie to słowo skierować dla dzieci wśród nas,
jest to rzeczą nieodzownie konieczną, aby każdy człowiek się nawrócił. Die Freude in dem Herrn Jesus ist unsere Stärke. A radość w Panu Jezusie będzie wtedy naszą siłą. Aber dazu ist es nötig, dass wir mit unserer Sündenschuld zu dem Herrn Jesus kommen. Ale aby tak się stało, jest rzeczą konieczną, abyśmy przyszli z całą winą naszych grzechów i wyznali je Panu Jezusowi. Damit sind nicht alle Probleme gelöst. Naturalnie nie rozwiązują się automatycznie nasze problemy. Aber das wichtigste Problem, wo bin ich in der Ewigkeit, ist gelöst. Ale ten najważniejszy problem naszego całego życia, czyli gdzie ja spędzę całą wieczność, ten problem już wtedy będzie rozwiązany. Und dann erfreuen uns diese Gegensätze, die wir jetzt noch weiter sehen. I wtedy możemy cieszyć się z tych przeciwstawieństw, jakie dalej będziemy mogli w tych wierszach oglądać. In Vers 17 spricht er von schnell vorübergehen. W wierszu 17 on mówi tutaj o tej szybko przemijającej. Und der Gegensatz ist ewiges Gewicht. A przeciwstawieństwem do tego jest tutaj ta wiekuista chwała. Wenn wir die Zeit heute mit der Ewigkeit vergleichen, i gdy porównamy sobie dzisiejszy czas z wiecznością, dann ist es schnell vorüber. To my wiemy, że ten czas szybko przemija. Wenn wir natürlich mitten in einem Problem sind, ale gdy my tkwimy w życiu naszym w jakimś problemie, dann sind die Tage manchmal sehr lang. To wtedy odczuwamy to, że dni dla nas są wtedy bardzo długie. Aber dann sollen wir eben unsere Blicke in die Ewigkeit richten. Ale właśnie w tym momencie powinniśmy nasze spojrzenia kierować na wieczność. Dann spricht er von leicht i, und von ewigem Gewicht. I on mówi tutaj o tym lekkim ucisku, ale również też i o tej wiekuistej ciężarze tej chwały. Und da sehen wir, dass wir eben alles, was wir hier auf dieser Erde, wenn wir es mit der Ewigkeit vergleichen, i z tego widzimy, że wszystko, co na tej ziemi nas spotyka, jeśli porównamy to z wiecznością, dann verschieben sich die Dimensionen für uns, to wtedy ten wymiar staje się dla nas całkowicie inny. Dann spricht er von Trübsal. Następnie on mówi tutaj o tym zasmuceniu albo ucisku. Wir können auch sagen Bedrängnis oder Drangsal, alles was uns hier begegnet. Tak, możemy powiedzieć o tych wszystkich uciskach, przeciwnościach, jakie tutaj nas spotykają. Aber dagegen setzt er ewige Herrlichkeit. Ale przeciwnie temu stawia tą wiekuistą chwałę. Und so wissen wir, dass es durch Leiden zur Herrlichkeit geht. I tak w ten sposób możemy to wiedzieć, że przez cierpienia my przechodzimy do chwały. Das tägliche Besuchen einer Schule, codzienne odwiedzanie jakiejś szkoły, ist nicht immer schön. To nie zawsze jest przyjemną rzeczą. Aber wenn wir dann das Abschlusszeugnis bekommen, ale gdy na koniec otrzymujemy końcowe świadectwo, und wir schauen zurück, i spoglądamy wstecz, dann haben wir schon die Hälfte von dem, was wir uns begegnet ist, wieder vergessen. To wtedy połowa tego ciężaru, jaki odczuwaliśmy chodząc do tej szkoły, na pewno od razu spada z naszych barków. Und so wird es auch sein, wenn wir am Ziel sind. I dokładnie tak samo będzie, gdy my dotrzemy już do tego końcowego celu. Dann ist alles das wahr, was wir hier noch im Glauben anschauen. I wtedy wszystko będzie prawdą to, na co my w tym życiu patrzyliśmy z wiarą. Aber wie wird es leicht? Wie wird es schön? Ale jak to będzie lekkie? Jakie to będzie piękne? Vers 18 ist die Antwort. To odpowiedź na to daje nam wiersz 18. Wir sollen nicht das anschauen, was man sieht. I czytamy tutaj, że nie powinniśmy patrzeć na to, co jest widzialne, sondern wir sollen das anschauen, was man nicht sieht.
Ale powinniśmy patrzeć na to, co jest niewidzialne. Das ist doch unmöglich, oder? Przecież ktoś by mógł powiedzieć, jest to rzeczą niemożliwą. Wir sollen nicht anschauen, was man sieht, sondern wie geht das? Nie mamy patrzeć na to, co widzialne, więc jak to jest możliwe? Der erste Petrusbrief sagt, wir haben den Herrn Jesus noch niemals gesehen. A w pierwszym liście Piotra czytamy, my nigdy jeszcze nie widzieliśmy Pana Jezusa. Doch glauben wir an ihn und lieben ihn. A jednak my wierzymy w Niego i miłujemy Go. Das kann man menschlich nicht verstehen. W sposób ludzki nie można tego zrozumieć. Stell dir vor, du sollst einen Mann heiraten, den du noch niemals gesehen hast. Wyobraź sobie, że masz wyjść za mąż za mężczyznę, którego nigdy nie widziałaś. Du hast nur von ihm gelesen. Tylko czytałaś o nim. So ist es im Glauben. I tak dokładnie sprawa wygląda też we wierze. Aber dieser Herr Jesus ist unser Erlöser. Ale ten Pan Jezus jest właśnie naszym odkupicielem. Und der Apostel Paulus begründet es auch, warum es gut ist, dass wir das anschauen, was man nicht sieht. I apostoł Paweł również to uzasadnia, dlaczego jest to rzeczą dobrą patrzeć na to, co jest niewidzialne. Alles, was man sehen kann, ist zeitlich. I mówi, że wszystko to, co jest widzialne, to jest doczesne. Und wenn wir uns zum Beispiel ein Auto kaufen, na przykład, jeżeli my kupimy sobie samochód, wir fahren von dem Autohaus nach Hause. My tylko, że zdążymy przejechać ze salonu do domu. Das Auto ist schon 10% weniger wert. I możemy stwierdzić pod domem, że wartość tego auta spadła o 10%. Es kommt der erste Kratzer. A potem w czasie jazd pojawia się pierwsza rysa. Und so weiter. I to tak dalej biegnie. Wir brauchen nur selber in den Spiegel schauen. Ale też i wystarczyłoby, gdybyśmy spojrzeli na samych siebie w lusterku. Wir sagen in Deutschland manchmal. My w Niemczech czasami mówimy. Früher war ich jung und schön. Dawniej to ja byłem młody i piękny. Heute bin ich nur noch und. A dzisiaj tylko pozostało to i. Warum? Jung ist weg und schön ist auch weg. Dlaczego? Dlatego, że i młodość przeminęła, i piękność zniknęła. Das bedeutet, alles, was hier auf dieser Erde sichtbar ist, a to właśnie oznacza, że wszystko to, co na tej ziemi jest widzialne, vergeht. To wszystko przemija. Und so sollen wir auf das schauen, was ewig ist. I dlatego właśnie powinniśmy to oglądać, co jest wieczne. Der Apostel Petrus sagt, um noch einmal kurz dahin zu schauen, jeszcze krótko spójrzmy do tego, co napisał apostoł Piotr. Erste Kapitel, Vers pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. 4 und 5, da lesen wir, dass unser Erbteil unverweslich, unbefleckt und unverwelklich ist. Czytamy w czwartym i w piątym wierszu następujące określenia, że nasze przyszłe dziedzictwo jest nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Aber wenn wir das so sagen, ale gdy my to tak mówimy, dann könnte sich die Frage, man sich die Frage stellen, wie geht das in der Praxis? To może ktoś by mógł postawić pytanie, ale jak to urzeczywistnić w praktyce? Wie soll ich etwas anschauen, was ich nicht sehe? Jak mam na coś patrzeć, czego ja nie widzę? Die Kinder fragen manchmal, wird es im Himmel nicht langweilig? Dzieci czasami też pytają, a czy w niebie nie będzie nudno? Immer das gleiche. Ciągle to samo oglądać. Mein Schwager hat früher als kleines Kind gefragt. Mój szwagier, jak był małym dzieckiem, to zapytał. Wie wird es im Himmel sein? Jak będzie kiedyś w niebie? Und dann hat er gesagt, darf ich wenigstens mein Kekka mitnehmen, mein Go-Kart? I wtedy on powiedział, usłyszawszy odpowiedź, czy ja mógłbym również zabrać do nieba mój mały czterokołowy go-kart, taki rowerek? Und die Mutter sagt nein. A mamusia powiedziała nie. Oh, dann möchte ich nicht in den Himmel gehen. I wtedy powiedział, no to ja nie chcę iść do nieba. So denken wir, weil wir es uns nicht vorstellen können.
I dokładnie tak samo i my myślimy jako dorośli, bo nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Und so möchten wir uns jetzt beschäftigen mit einigen Versen, wie wir Tag für Tag in diesen Dingen leben können. A teraz zajmijmy się wierszami, które pokażą nam, jak my dzień po dniu mamy tymi rzeczami się zajmować. Zweite Chronika. Przeczytamy teraz z drugiej księgi Kronik. Kapitel 30. 30 rozdział. Vers 21. Wiersz 21. Druga księga Kronik. 30 rozdział. 21 wiersz. Obchodzili tedy synowie izraelscy, którzy znaleźli się w Jerozolimie, święto prześników przez 7 dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swej mocy. Das Volk Israel hat ein Fest gefeiert. Cały naród izraelski obchodził wielkie święto. 7 Tage lang. I świętowali przez 7 dni. Und wenn 7 Tage im Alten Testament vorkommt, a gdy w Starym Testamencie pojawia się ten czas 7 dni, dann ist es eigentlich ein Bild für das ganze Leben. To jest w zasadzie obrazem na całe życie. Und hier steht, dass die Kinder Israel 7 Tage oder Tag für Tag Lob sangen. A w zasadzie tutaj w oryginale jest napisane, że synowie izraelscy dzień po dniu śpiewali pieśni pochwalne. Und das ist jetzt eine Frage für unsere Praxis. I to jest właśnie teraz pytanie dotyczące naszego praktycznego życia. In der Ewigkeit werden wir neue Lieder singen. W wieczności będziemy śpiewali nowe pieśni. Aber es ist die Frage, ob wir jeden Tag zu Hause und in der Familie gemeinsam singen. Ale teraz jest pytanie, czy my każdego dnia wspólnie z rodziną codziennie śpiewamy pieśni pochwalne. Wir sagen in Deutschland, loben zieht nach oben. My w Niemczech mówimy takie przysłowie, kto chwali, to tego pociąga w górę. Ihr könnt es einmal selber ausprobieren. Chwali albo uwielbia. My możemy to w naszym praktycznym życiu wypróbować. Wenn ihr vielleicht einmal traurig seid, gdy może kiedyś będziecie smutni, vielleicht hast du noch ein Musikinstrument als Hilfe, może w domu będziesz miał jakiś instrument muzyczny, który będzie ci pomocą, und du gehst und spielst zum Beispiel das Klavier und singst 1 oder 2 oder 3 Lieder. I podejdziesz na przykład do pianina, siądziesz, zagrasz i zaśpiewasz 2 albo 3 pieśni. Und du wirst im Herzen verändert sein. I stwierdzisz, że w twoim sercu odmieniłeś się. Gott loben ist ein Stück Ewigkeit. Bo chwalić Boga to jest właśnie przebywać kawałeczek, czy ten okres czasu w wieczności. Unsere älteste Tochter, nasza najstarsza córeczka, wenn sie nach Hause von der Schule kommt, gdy ona przychodzi do domu ze szkoły, und sie ist, es ist nicht so gut gelaufen in der Schule, i nie poszło jej zbyt dobrze w szkole, sie sagt manchmal überhaupt nicht guten Tag, to ona czasami w ogóle nie powie nam dzień dobry, sondern sie geht sofort zum Klavier, ale natychmiast idzie i siada do pianina. Und das Klavier muss büßen für den Tag in der Schule. I te pianino musi teraz wycierpieć za to, co ona wycierpiała w tym dniu w szkole. Aber dann, wenn sie wiederkommt, ale gdy już się wyżyje i wraca z powrotem do nas, do pokoju, wir können uns besser begrüßen. To wtedy o wiele łatwiej, serdeczniej jest nam się przywitać. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir singen können. Jest to rzeczywiście szczególną rzeczą, że my ludzie potrafimy śpiewać. Und wir haben gute Lieder. A rzeczywiście my mamy dobre pieśni. Mit diesen können wir viel ausdrücken in Bezug auf die Person des Herrn Jesus und Gott.
I tymi pieśniami możemy wiele wyrazić, co my odczuwamy w stosunku do Pana Jezusa i do Boga. Und so wollen wir uns ermuntern, Tag für Tag zu singen. I dlatego chciejmy siebie nawzajem do tego zachęcać, aby dzień po dniu, każdego dnia śpiewać. Eure Mutter fragt bestimmt am Abend, hast du schon deine Zähne heute geputzt? Może twoja mama ciebie zapyta dzisiaj wieczorem, czy umyłeś już ząbki? Das ist auch nicht unwichtig. Wiemy, że to nie jest taka czynność, którą można by było lekceważyć. Aber vielleicht kannst du als Kind dann sagen, Mama, ich habe die Zähne geputzt, aber wir haben noch nicht gesungen. Ale wiedz o tym, drogie dziecko, że ty możesz odpowiedzieć, mamusiu, umyłem dzisiaj już ząbki, ale wiesz co, myśmy dzisiaj nie zaśpiewali. Also der erste Punkt, sich mit der Ewigkeit zu beschäftigen, ist Gott loben. A więc pierwszym punktem zajmowania się wiecznością, to w naszym życiu jest wychwalać Boga. Nehemia 8. I teraz otworzymy księgę Nehemiasza. 8 rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Nur der erste Satz. Pierwsza część. Nehemiasza 8, 18. 8, vers 18, ja. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie. Der zweite Punkt ist, i tutaj oglądamy drugi punkt, wie wir uns mehr mit der Ewigkeit beschäftigen können. W jaki sposób my mamy bardziej zajmować się wiecznością. Dass wir Tag für Tag in der Bibel lesen. Abyśmy dzień po dniu czytali w Biblii. Der Jesus sagt, alles auf dieser Erde wird vergehen. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co jest na tej ziemi, to przeminie. Aber von dem Wort Gottes nicht ein Jota. Ale ze Słowa Bożego nie przeminie ani jota, czyli najmniejszy znaczek, przecinek. Je mehr wir in der Bibel lesen, im więcej będziemy czytali w Biblii, umso mehr wird uns die Ewigkeit bekannter. Tym bardziej będziemy zapoznani z wiecznością. Und so ist das der zweite wichtige Punkt, den wir haben dürfen für die Beschäftigung mit der Ewigkeit. I to jest właśnie ten drugi ważny punkt, który powinniśmy realizować w procesie zajmowania się wiecznością. Wie haben die Kinder Israel früher in der Bibel gelesen? Jak dawniej synowie izraelscy czytali swoją Biblię? Wir lesen am Anfang von Kapitel 8, dass sie. Czytamy na początku tego samego ósmego rozdziału. Vers 3. W trzecim wierszu. Vom lichten Morgen bis zum Mittag. Że pisarz czytał z niego, czyli ze zwoju księgi Słowa Bożego. O troszeczkę dalej, od samego świtu aż do południa. Das bedeutet natürlich nicht, dass du morgen früh sagst, Mama, ich gehe nicht zur Schule, ich muss, wie Nehemia 8 sagt, von morgens bis mittags in der Bibel lesen. To wcale nie oznacza, że ty w dniu jutrzejszym powiesz do mamusi, mamusiu, ja nie idę dzisiaj do szkoły, bo tak jak czytaliśmy w Nehemiasza w 8 rozdziale, w 3 wierszu, ja będę czytał od poranku do południa cały czas w Biblii. Aber es ist eben nicht ein Lesen wie im schnellen Vorübergehen. Ale z całą pewnością chodzi tutaj o to, żeby nasze czytanie Biblii to nie było tak, jak to się mówi, jedzenie na stojąco. Sondern ein intensives Beschäftigen jeden Tag. Ale tu chodzi o to, abyśmy się tym Słowem Bożym intensywnie, codziennie zajmowali. Wenn ich an meine beiden Söhne denke, gdy ja teraz pomyślę o moich dwóch synach, so haben wir zu Hause eingerichtet, dass es eine Zeit gibt, an der sie Computer gehen dürfen. My w naszym domu żeśmy to tak ustanowili, taką regułę, że są pewne obowiązujące okresy czasu, w którym oni mogą korzystać z komputera. Und sie, es vergeht kein Tag, wo sie das vergessen?
I na pewno nie przeminie ani jeden dzień, w którym by oni zapomnieli swój czas, gdy mogą iść do komputera. Und sie wissen auch genau, wie viel Zeit noch übrig ist von der gegebenen Zeit. I dokładnie wiedzą również, ile im jeszcze zostało minut do zakończenia tego czasu. Und meistens ist es länger, als es geplant war. W większości przypadków jest to też i dłużej, niż było to planowane. Es sind Kinder, ich verstehe es gut. To są dzieci, ja ich dobrze rozumiem. Aber wir sollten uns auch festsetzen, wann wir uns mit der Bibel beschäftigen. Ale my również powinniśmy postanowić stały czas, w którym będziemy się zajmowali z rodziną Biblią. Der Computer geht vorüber. Wszystkie komputery kiedyś przeminą. Aber das Wort Gottes bleibt. Ale Słowo Boże będzie dalej trwało. Und jeder von euch, der schon etwas älter geworden ist, kann den Jüngeren sagen, a każdy z was, który już jest troszeczkę starszy, na pewno będzie mógł powiedzieć też i młodszym wśród nas, was man als Kind lernt, to, co nauczyłem się jako dziecko, das vergisst man auch nicht, wenn man älter geworden ist. Tego się nie zapomina, gdy już człowiek jest starszy. Es ist ein wunderbarer Schatz, den uns Gott gegeben hat. Gdyż to dzieciństwo jest cudownym skarbem, który Bóg każdemu z nas podarował. Ein weiterer Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 58. Dalszy wiersz to jest z Księgi Proroka Izajasza, z 58 rozdziału. Der erste Teil von Vers 2. Pierwsza część drugiego wiersza. Izajasza 58, drugi wiersz. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi. Wenn wir Gott loben, wenn wir sein Wort lesen, gdy my Boga w pieśniach wychwalamy, gdy my czytamy Jego Słowo, dann besteht trotzdem nicht Klarheit in allen Punkten unseres Lebens. To pomimo tego wszystkiego może tak się zdarzyć, że nie we wszystkich punktach dotyczących naszego życia będziemy mieli jasność, jak postępować. Und wir können die Bibel nicht aufschlagen wie ein Gesetzbuch. I my również też nie powinniśmy Biblię otwierać jak taką książkę z przepisami albo z zakonem. Es gibt Fragen in unserem Leben. Bo pojawiają się pytania w naszym życiu. Und dieses Fragen nach Gottes Gedanken, i to pytanie się, jakie są Boże myśli w tej sprawie, nach Gottes Wegen, jakie są Boże drogi w tej rzeczy, soll eine Übung für uns sein, Tag für Tag. Powinno być codziennym naszym ćwiczeniem się. Wenn ich nur frage, was in meinem Leben wichtig ist, jeżeli ja tylko będę o to pytał, co jest ważne w moim życiu, zum Beispiel, ich frage, welche Person soll ich heiraten? Na przykład, jeżeli będę tylko pytał, jaką osobę mam wziąć za żonę czy małżonka, dann ist das sehr wichtig. To z całą pewnością jest to sprawa bardzo ważna. Aber Gott will eben, dass wir im täglichen Leben Tag für Tag mit ihm üben, wie wir seinen Weg erkennen. Ale Bóg życzy sobie tego, abyśmy dzień po dniu ćwiczyli się w tym, jak poznawać Jego drogę, którą On chciałby nas poprowadzić. Und dann gibt er uns auch in den wichtigen Fragen eine Antwort. I On będzie dawał nam również odpowiedzi w tych ważnych sprawach. Wenn ich jeden Tag niemals frage, was Gottes Wille ist, jeżeli ja przez wszystkie dni nie będę nigdy pytał, co jest wolą Bożą, dann fehlt uns die Übung auf dem Weg mit Gott. To wtedy będzie nam po prostu brakowało tego wyćwiczenia, jak mamy postępować na naszej drodze z Bogiem. So wollen wir uns daran erinnern, i dlatego chcielibyśmy sobie o tym przypominać, zu fragen, was möchte Gott, dass ich tun soll. Aby pytać się, co Bóg sobie życzy, abym uczynił. Alles das muss ein Gleichgewicht haben. Wszystkie te rzeczy muszą być takie zrównoważone. Viele Fragen sind klar, da muss ich nicht fragen.
Bo odpowiedź na wiele pytań nie jest jasno przedstawiona i o to w ogóle Pana nie muszę pytać. Zum Beispiel ist es die Aufgabe, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Na przykład zadanie rozpowszechniania Ewangelii. Aber in unserem persönlichen Leben gibt es viele Fragen. Ale co dotyczy naszego osobistego życia, to może pojawić się wiele pytań. Welche Schule? Jaką szkołę mam obrać? Welche Ausbildung? Jakiego zawodu się uczyć? Welcher Wohnort? Jaką miejscowość wziąć za miejsce zamieszkania? Und so weiter. I tak dalej. Tag für Tag in Verbindung sein mit Gott. I dzień po dniu być w ciągłej łączności z Bogiem. Und fragen, was sein Wille ist. I ciągle na nowo pytać: Panie, jaka jest Twoja wola? Einen Vers aus dem Buch Esra. Jeszcze jeden wiersz chcemy przeczytać z księgi Ezdrasza. Kapitel 3. Trzeci rozdział. Vers 4. Czwarty wiersz. Księga Ezdrasza, trzeci rozdział, czwarty wiersz. Obchodzili także święto szałasów, jak jest przepisane, składając dzień po dniu ofiary całopalne w należytej ilości odpowiednio do wymogów każdego dnia. Sie opferten Brandopfer Tag für Tag. Was ist der Unterschied zwischen Gott loben und Gott opfern? Jaka jest różnica pomiędzy tymi określeniami chwalić, wychwalać Boga albo wielbić Boga, a ofiarować coś Bogu? Keiner von euch ist heute Morgen mit einem Schaf oder einer Kuh hier hingekommen. Nikt z was dzisiaj nie przyszedł do tej sali prowadząc owcę albo krowę. Aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ale jeżeli my będziemy zajmowali się w naszym życiu Słowem Bożym, dann finden wir besonders den Herrn Jesus darin. To w szczególny sposób będziemy w tym słowie oglądali Pana Jezusa. Und Gott freut sich darüber, wenn wir mit ihm über den Herrn Jesus sprechen. A Bóg cieszy się zawsze z tego, jeżeli będziemy z nim rozmawiali na temat Pana Jezusa. Brandopfer war ein Opfer, was für Gott gewesen ist. Ofiara całopalna to była ofiara, która była w całości przeznaczona dla Boga. Und wenn wir mit Gott über den Herrn Jesus sprechen, jeżeli będziemy z Bogiem rozmawiali na temat Pana Jezusa, dann tun wir auch etwas, was wir in der Ewigkeit machen werden. To będziemy czynili coś, co również będziemy kiedyś wykonywali w wieczności. Ich möchte besonders an die Brüder ein Wort richten. Chciałbym teraz jedno słowo skierować szczególnie do braci. In der Versammlung Gottes sind alle Priester. W zgromadzeniu Bożym wszyscy są kapłanami. Schwestern und Brüder. Siostry i bracia. Aber Gott sagt in seinem Wort, öffentlich sollen sich die Brüder beteiligen. Ale Bóg pokazuje nam w swoim słowie, że publicznie udział mają brać tylko bracia. Ich war heute Morgen nicht hier. Ja dzisiaj rano tutaj nie byłem wśród was. Aber ich frage euch, habt ihr euch alle beteiligt? Ale chciałbym was zapytać, czy wszyscy żeście brali w tym udział? Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, habe ein jeder einen Psalm. Apostoł Paweł napisał do Koryntian, że jeżeli wy się zgromadzacie, to każdy z was ma psalm. Ich möchte euch ermuntern. Chciałbym was zachęcić. Sprecht zu Hause mit Gott über den Herrn Jesus. Rozmawiajcie w waszych domach z Bogiem na temat Pana Jezusa. Dann ist es auch einfacher, an einem Sonntagmorgen Opfer zu bringen des Lobes. Wtedy będzie również wam łatwiej, aby w niedzielę do południa przynieść właśnie taką ofiarę pochwalną. So ist es auch in der Schule, da lernen wir zu Hause einige Male für eine mündliche Prüfung. Tak też i jest w procesie uczenia się i w domu uczymy się wielokrotnie na jakiś egzamin. Und dann kommt der Tag, wo es wichtig wird. I wtedy nastaje ten dzień tego egzaminu, ważny dla nas.
Und je mehr ich Tag für Tag es getan habe, im bardziej ja wcześniej, dzień po dniu, tym tematem się zajmowałem, so einfacher ist es dann auch in der Praxis. To okazuje się, że o wiele łatwiej jest w praktyce później ten egzamin zdać. Psalm 61, Vers 9. Jeszcze przeczytamy z Psalmu 61, wiersz 9. Psalm 61, wiersz 9. Tak będę opiewał imię Twoje na zawsze i śluby moje będę spełniał codziennie. Meine Gelübde bezahle Tag für Tag. Der Jesus möchte auch, dass wir in unserem Leben für ihn tätig sind. Pan Jezus chciałby również, abyśmy w naszym życiu byli czynni również dla Niego. Hier ist es natürlich im Psalm 61 ein Blick in das tausendjährige Reich. Tutaj w tym psalmie 61 mamy taki moment, w którym możemy spojrzeć, jak to będzie w tym tysiącletnim królestwie. Wo das Volk Israel dann für Gott tätig sein wird. Gdy lud izraelski będzie czynny w tym oddawaniu chwały Bogu. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns binden durch ein Gelübde. Tutaj nam nie chodzi o to, abyśmy my zobowiązali się do czegoś poprzez ślubowanie. Ihr Kinder kennt das bestimmt schon mal. Wy, dzieci, na pewno już to znacie ze swojego życia. Dass ihr sagt, das passiert mir nicht noch einmal in meinem Leben. Że może powiedzieliście do kogoś, to mi się ani razu w życiu nie zdarzy. Und dann ist man einige Tage später enttäuscht. A po kilku dniach, jakże bardzo jesteśmy zawiedzeni, że jednak się zdarzyło. Gott möchte von uns keine einzelnen Gelübde haben. Bóg nie chciałby od nas takich właśnie odbierać poszczególnych ślubowań. Sondern unser ganzes Leben soll Gott geweiht sein. Ale całe nasze życie powinno być poświęcone Bogu. Aber wir haben nur die Möglichkeit, unser Leben hier auf der Erde ihm zu weihen. Ale my mamy taką możliwość nasze życie jemu poświęcić tylko tu na ziemi. Wir können es nicht später nachholen. I później nie będziemy mogli nadrobić tego, co żeśmy zaniedbali na ziemi. Der Jesus hat uns hier auf dieser Erde gelassen, bo Pan Jezus nas tutaj na tej ziemi zostawił, dass wir ihm dienen Tag für Tag. Abyśmy jemu służyli dzień po dniu. Und so wollen wir auch diese Sache mitnehmen. I też dlatego chcielibyśmy sobie i tą rzecz wziąć do serca. Denn den Dienst für den Herrn Jesus werden wir auch einmal in der Ewigkeit wiederfinden. Bo tą służbę dla Pana Jezusa też kiedyś w wieczności będziemy wykonywali. Der Jesus sagt in Matthäus 24, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24 rozdział, wer ein Becher Wasser gegeben hat, kto darował drugiemu kubek wody, das habe ich registriert. To ja już to zarejestrowałem. Er wird nichts ohne Belohnung lassen. I ja nie zostawię takiego człowieka bez wynagrodzenia za to. Gehen wir zur letzten Stelle bezüglich dessen, was wir tun sollen. I przejdźmy do ostatniego miejsca dotyczącego tego, co my mamy uczynić. Sprüche 8. Do przypowieści Salomona, do 8 rozdziału. Vers 34. 34 wiersz. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, 34 wiersz. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Wir sollen wachsam sein. Powinniśmy być właśnie czujni. Und zwar wachsam Tag für Tag. A to mianowicie powinniśmy być czujni dzień po dniu. Wir sehen in Matthäus 25, dass alle 10 Jungfrauen eingeschlafen sind.
My możemy to oglądać w Mateusza 25 rozdziale, w tej przypowieści o 10 pannach, że wszystkie 10 zasnęło. Je länger ein Weg dauert, im dłużej jakaś droga trwa, umso mehr sind wir in Gefahr einzuschlafen. Tym bardziej jesteśmy właśnie w niebezpieczeństwie, aby zasnąć. Und das ist etwas, was der Teufel gerne möchte. I to jest właśnie to, co tak bardzo chciałby sprawić diabeł. Der Teufel weiß, dass wir für die Ewigkeit aus seiner Hand geraubt sind. Diabeł to wie, że my na całą wieczność jesteśmy już wyrwani z jego rąk. Und so möchte er jetzt für diese Zeit, i dlatego on by chciał w tym obecnym czasie, dass wir schlafen, abyśmy zasnęli. Weil wenn wir schlafen, dann können wir nichts für den Herrn Jesus tun. Bo jeżeli będziemy spali, to nie możemy nic uczynić dla Pana Jezusa. Und wir sehen das besonders bei Kindern, dass man manchmal zwischen einem schlafenden Kind und einem toten Kind fast keinen Unterschied sieht. I czasami możemy to zaobserwować w przypadku dzieci, że nie można rozróżnić dziecka głęboko śpiącego od martwego. Als unsere Kinder sehr klein waren, gdy nasze dzieci były bardzo małe, und plötzlich haben sie einmal etwas länger geschlafen, i nagle zaczęły trochę dłużej sypiać, wir sind hingegangen und haben geschaut, my podchodziliśmy do nich i patrzyliśmy na nie, und es war so ruhig, dass man genau schauen musste, ist die Atmung noch da? I to dziecko tak spokojnie spało, że dokładnie trzeba było się przyjrzeć, czy rzeczywiście jeszcze oddycha. Sieht man bei dir, sieht man bei mir das neue Leben? Czy widać u ciebie, czy widać u mnie to nowe życie? Oder muss man wie bei einem kleinen Kind genau schauen, ist da etwas? Albo czy musi ktoś dokładnie tak się przyjrzeć jak temu małemu dziecku, czy jest jakieś życie w nim? Der Apostel Paulus sagt in Epheser 5: Wache auf, der du schläfst. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan w 5 rozdziale: Obudź się, który śpisz. Glückselig der, der wachend gefunden wird, wenn der Jesus kommt. Błogoszczęśliwy jest ten, który będzie znaleziony jako czuwający w momencie, gdy przyjdzie Pan Jezus. Wir haben uns jetzt einige Stellen angeschaut, die wir Tag, was wir Tag für Tag tun sollen. I tak my mogliśmy się teraz przyjrzeć kilkoro miejscom, które pokazują nam, co my mamy dzień po dniu czynić. Wir wollen uns jetzt zum Schluss, das ist in gewisser Weise der Höhepunkt. I teraz na koniec, to jest pewnego rodzaju ten szczytowy punkt, chcielibyśmy jeszcze się przyjrzeć. Anschauen, was der Jesus Tag für Tag für uns tut. Co czyni Pan Jezus dzień po dniu dla nas? Wir schlagen das Buch Estera auf. I otworzymy w tym celu Księgę Estery. Kapitel 2, Vers 11. Drugi rozdział, 11 wiersz. Księga Estery, drugi rozdział, 11 wiersz. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. Mordechai ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Mordechai jest tutaj obrazem Pana Jezusa. Und Esther war in großer Schwierigkeit. A Estera znajdowała się w wielkiej trudności. Und was macht Mordechai jeden Tag? A co czynił właśnie Mordechai każdego dnia? Er schaut erstens nach dem Wohlergehen, wie es Esther geht. Po pierwsze, on dowiadywał się, jak powodzi się tej Esterze. Und zweitens, was mit ihr geschehen würde. I po drugie, co się z nią dokładnie dzieje. Ist das nicht eine große Gnade? Czyż to nie jest wielka łaska? Zu wissen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, że możemy to wiedzieć, że każdego poranku, gdy my wstajemy, hat der Jesus Interesse daran, wie es dir geht. Pan Jezus jest tym zainteresowany, jak się tobie powodzi. Und was mit dir passiert. I co się z tobą dzieje.
Die Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und den Gläubigen ist so eng, to połączenie pomiędzy Panem Jezusem a człowiekiem wierzącym jest tak ścisłe, als Saulus die Versammlung verfolgt, że gdy Saul prześladował zgromadzenie, da sagt der Jesus nicht, warum verfolgst du die Versammlung? To Pan Jezus nie powiedział do niego, dlaczego ty prześladujesz zgromadzenie, sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Tylko zapytał go, dlaczego mnie prześladujesz? Das können wir gut verstehen, ein Beispiel vielleicht für die Kinder. My możemy to na pewno bardzo dobrze zrozumieć i tu tylko przykład podam dla dzieci. Wenn ich dir in den Fuß kneife, kneifen, unten in den Fuß. Gdybym ja ciebie teraz tak uszczypnął na dole w stopę, dann sagst du sofort, warum kneifst du mich? To natychmiast zapytasz, dlaczego mnie szczypiesz? Du sagst nicht, warum kneifst du meinen Fuß? Ty nie powiesz, dlaczego ty uszczypłeś moją stopę. Und so eng sind wir mit dem Herrn Jesus verbunden. I tak właśnie my ściśle jesteśmy połączeni z Panem Jezusem. Wie wunderbar, er schaut, wie es uns geht und was mit uns geschieht. Jakie to jest cudowne, że on przygląda się, jak nam się powodzi na zdrowiu i co się z nami dzieje. Er weiß, du schreibst morgen vielleicht eine Klassenarbeit. Pan Jezus wie o tym, że ty jutro rano masz do napisania klasówkę. Er weiß, du hast vielleicht einen wichtigen Arzttermin. Może też i masz jakiś ważny termin u lekarza na konsultację. O tym też wie Pan Jezus. Aber er kennt auch vielleicht deine Wäsche, die du morgen waschen musst. Ale również i Pan Jezus wie o tym, że ty musisz na przykład jutro zrobić duże pranie. Er ist hat Interesse an dem, was uns passiert. On jest tym zainteresowany, co z nami się dzieje. Gehen wir zur letzten Stelle. I teraz przejdźmy do ostatniego miejsca. Psalm 68. Psalm 68. Vers 20. 20. wiersz. Psalm 68. 20 wiersz. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Dieser Vers hat drei Teile. Ten wiersz ma trzy części. Als erstes kommt gepriesen sei der Herr. Pierwsza część to brzmi: Błogo niech będzie wysławiony Pan. Das ist sehr wichtig für unser Leben. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Dass wir in egal welcher Situation wir sind, abyśmy nieważne w jakiej sytuacji będziemy się znajdować, daran festhalten, der Herr sei gepriesen. Trzymali się tego zawsze mocno: Niech Pan będzie za wszystko wysławiony. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. I teraz nastaje coś bardzo szczególnego. Tag für Tag trägt er unsere Last. Dzień po dniu on dźwiga nasze ciężary. Man könnte auch übersetzen, Tag für Tag trägt er Last für uns. Można by jej też tak przetłumaczyć. Dzień po dniu niesie ciężar za nas. Er möchte gerne, dass wir den Rucksack von unseren Problemen. On tak bardzo by chciał, abyśmy ten plecak wypełniony naszymi problemami nicht selber tragen, nie nieśli już samotnie, sondern er möchte es für uns tragen. Ale on chciałby ten plecak nieść dla nas. Manchmal denken wir, der Rucksack ist für uns zu schwer, den wir zu tragen haben. Czasami myślimy, że ten plecak jest dla nas za ciężki. Aber in der Ewigkeit werden wir einmal sehen, wie viel er uns abgenommen hat. Ale dopiero w wieczności my będziemy to widzieli, ile on nam z tego plecaka ujął i niósł. Und am Ende unseres Weges steht dann der dritte Punkt dieses Verses. I pod koniec naszej drogi będzie ważny trzeci punkt z tego przeczytanego wiersza. Gott ist unsere Rettung. Bóg jest naszym zbawieniem. Wir werden durch Gott das Ziel erreichen. To tylko dzięki Bogu my dotrzemy do celu. Aber
auch jetzt schon in den Umständen möchte er uns helfen und retten. Ale już teraz, wewnątrz tych okoliczności, w jakich my tkwimy, on chce nam pomagać i chce nas z nich ratować. So wollen wir auf den Herrn Jesus blicken. I dlatego chcielibyśmy spoglądać na Pana Jezusa. Wir haben gesungen, gib uns Kraft zu handeln. My przecież śpiewaliśmy, daj nam siły do działania. Die Kraft ist da. Tak, ta siła jest obecna. Aber er hat uns einige Punkte gezeigt von dem, was wir tun sollen. Ale teraz Pan nam pokazał kilka punktów, co my mamy uczynić. Damit es auch für die Praxis wahr wird. I chodzi o to, abyśmy to urzeczywistnili w naszym praktycznym życiu. Wir haben aber auch gesehen, der Jesus lässt uns nicht alleine. Ale również też i to mogliśmy zobaczyć, że Pan Jezus nie zostawi nas samych. Und so vertrauen wir ihm weiter, bis er kommt. I dlatego możemy mu dalej ufać, aż do tego momentu, w którym on przyjdzie. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Wtedy będziemy mogli przejść z wiary do oglądania.